No i tutaj już miałem zaczynać ten kolejny odcinek, a tu udało się wbić kolejny kamień milowy. No i mamy od dużo nowych obiektów i w końcu to, na co czekaliśmy, czyli będziemy mogli zwalczyć te katastrofy. Zaczynamy! Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. No, do czego to doszło? Mogę aż powiedzieć kopę lat, dostali skanans. Tak, dobrze rozumiecie. Około miesiąca lub 4 do 5 tygodni ostatnio raz grałem z skanans. Ale bez zbędnego gadania. Witam Was tutaj, cześć, czym znowuż. Zapraszam Was na trzeci odcinek z krainy Tornad. Podobno lubicie tę serię, jednak nie ma jednej rzeczy, o którą Was prosiłem. W komentarzach. Jak ma się nazywać to miasto? Cały czas nie wyciągnęliśmy jeszcze dobrej nazwy, a potrzebuję jej do zapisów save'ów, żeby miało to wszystko poukładane, więc tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, jak to miasto może się nazywać. Dobrze, bez zbędnego gadania, przejdźmy do tego naszego miasta. Trochę się zmieniło, a mianowicie jesteśmy na minusie, ale co ważniejsze, tak jak widzieliście tam, dobiliśmy kolejny kamień milowy. Co on nam daje, bo nie pamiętam, to było dawno, rozumiem, to było dawno. Nowy kawałek ziemi, transport, autobusy, tramwaje, poczta, to jest ważniejsze. Nie wiem, czy autobusy i tramwaje postawimy, lub promy. Promy może zainwestujemy, chociaż nie wiem. Tak czy siak, napiszcie w komentarzach, czy wolicie, żeby głównym tutaj naszym transportem były autobusy, tramwaje czy trolejbusy. Napiszcie w komentarzach, to wtedy będę wiedzieć. Natomiast co jest ważne, to autostrady dodali, tak? Ale co jeszcze jest ważniejsze, poza autostradami, bo to wiadome, to jest to, iż zostało nam dodane budynki do walki z katastrofami. I od tego zaczniemy, czyli jednostki ratunkowe, schrony, no i co ważniejsze, właśnie jednostka ratunkowa. I od niej zaczniemy sobie. Postawimy sobie ją tutaj, żeby część naszych budynków mogła zostać już właśnie tutaj naprawiona, bo tutaj jest jeden budynek, który jest do naprawienia, tu jest drugi budynek do naprawienia. To tak, tu jest przemysł, a to jest dosyć głośny i duży budynek, więc proponuję go sobie tutaj postawić o w tym rejonie, czekaj, przesuń, dobra. Po drugie trzeba postawić maszt, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, że jest radio, coś takiego istnieje jak radio. Ale co ważniejsze, to chodzi nam bardziej o to, żeby wiedzieli, że na przykład coś się fajczy lub tego typu, żeby wiedzieli, że trzeba uciekać. Tylko tak, ona potrzebuje prądu. O, prąd się podłączył. Z pewnego tutaj jest ten nasz park i nie wiem w sumie jak on sobie radzi, bo mnie tu dawno nie było. O, nieźle sobie radzi, bo wbiliśmy kolejny poziom wedle niego. No i faktycznie jest całkiem dużo osób w nim. Dobrze, to poustawiamy trochę tych wodnych atrakcji, skoro już coś nam tutaj się pojawiło. I chyba tylko wodne się nam pojawiły, tak? Tak. A nie, no i ten duży, taki ten. To taki ten duży. Taki ten duży. Można by tutaj postawić, a pozostałe to są wodne, więc... Czy tu nam wejdzie? Nie, nie wejdzie po środku. To byłoby już trochę zbyt piękne. To tak, na pewno byśmy sobie tutaj postawili jakiś. O, dobra. Tam, gdzie nie wchodzą takie duże, to ta mała powinna pochodzić spokojnie. Swoją drogą, ja nie wiem, kiedy się pojawi ten odcinek, bo tak jak możecie się domyślać po prostu, mam bardzo dużo odcinków, które powinny się pojawić, po prostu są w backloadzie. Pewnie kiedy wy to oglądacie, to jest przed odcinkiem nowym z Zapraszamy do Metra. Tak, bo Zapraszamy do Metra, może zauważyliście, że ostatnio coś jakoś się pojawia częściej. To jest dlatego, że po prostu mam trochę ich nagranych na zapas. A właściwie tyle się działo, że aż trzeba było to je zrobić. O, no i z tego co widzimy, możemy już je odbudować. To jest dobra nowina. Park rozrywki i co najważniejsze, naszą bibliotekę publiczną. I to chyba były wszystkie budynki zniszczone tak dosyć gruntownie. Dalej mamy jeszcze taki z tych budynków, właśnie tych ważniejszych, schrony, ale to chyba na razie tym nie będziemy się zajmować. To będą później ważne budynki, co się nie tam. To. Ale to jest od 8 tysięcy, żebyśmy wiedzieli wcześniej, że coś do nas leci. I tak samo jest to. Więc póki co trzeba będzie poustawiać coś takiego, tylko one trochę kosztują na tydzień, więc na razie jeszcze ich nie będziemy stawiać. I to czekaj, jakie one są pojemności? Ten pojemność jest 1000, więc pewnie jeden byśmy, chociaż wiecie co, jeden postawmy sobie już teraz. Mamy trochę tych pieniędzy, to możemy je trochę wydać. I najpierw pocztę też oczywiście za chwilę postawimy. To jest rzeczy ważnych i ważniejszych. I wiesz co, zanim ja puszczę tą linię autobusową,
To ja muszę wiedzieć, gdzie są mieszkańcy, a gdzie nie. Bo mi to tak dawno nie było w tym mieście, że uwierzcie, nie mogłem zapomnieć. Okej, no. Muszę wiedzieć, jak ten autobus puścić. To tak, tędy. Tak, będziemy mieli autobusy ewakuacyjne, na zwykłych nie. No i świetnie. Świetnie, świetnie. Wszystko w odpowiedniej kolejności. Najpierw ewakuacja, a później przyjemności. To tak, na pewno tutaj podjedziesz do tej dzielnicy. O, cieszę się. Dobrze. Gdzie są? My sobie postawimy tutaj przystanek. Tu. Okay, ten usuniemy. Tutaj. Tutaj. Tutaj przy wyjeździe i tutaj przy pewnym zakończeniu. Ja nie pamiętam, czy one się zatrzymują na przystankach, nawet jeżeli są pełne. Ale tak czy siak. Mamy jeden schron aktualnie. Tutaj jeszcze trzeba nie postawić drugi, tak jak mówiłem. Okej, okay, ludzie cały czas przychodzą i coraz jest ich więcej, więc postawimy sobie trochę tego więcej. Będzie droższe wejście. I postawmy jeden z najważniejszych budynków w grze. A mianowicie jednostkę poczty. Poczta będzie się lokalizowała na razie tutaj. Jeden urząd pocztowy i drugi. Ile on kosztuje? 6 tysięcy, no to nie jest aż tak drogo. I drugi tutaj obok naszego tego parku centralnego. Też sądzę, że to może być dobra lokalizacja. No bo mamy jeszcze 6 tysięcy, to jeszcze można byłoby postawić jedną tutaj. Także tak to wygląda. No i teraz tak, jesteśmy w sytuacji, iż jesteśmy na dużym minusie, jak to się ładnie mówi, więc trzeba rozbudować sobie naszego miasta. I to będziemy teraz robić. Teraz tak, po której stronie mamy robić to rzeki? Może po tej? A właściwie można byłoby to zrobić po tej stronie. Także tak, tutaj będzie podłączenie już do drogi, takiej głównej, więc na razie tak to sobie zrobimy. O, dobra. Tutaj nie będziemy na razie nic łączyć. Tutaj sobie to w ten sposób walniemy, tak, bo to zwolni ten czas. Bo teraz aktualnie gra na mnie na niekorzyść. Czasami gra na korzyść, czasami nie. To zależy. Jak widzicie, to zależy od sytuacji, od dnia i od pory, no, wszystkiego. Także dobrze, to możemy sobie tak podłączyć. Centrum zdrowia dziecka, tak, tego budynki typu sobie poustawiamy później. Bo aktualnie nie mamy czasu. Więc to cóż. Dobra. To sobie tutaj byśmy walnęli. Coś takiego. I zaraz sklepiki, żeby nie było, też poustawiamy tutaj. To tak, tu będą sklepy tak jak były. To jest wiadome. Ale też sobie zróbmy jakieś lokalizacje, takie jak tutaj, przy takich skrzyżowaniach, żeby gdzieś tutaj jakieś takie sklepiki lokalne też miały miejsce. Że jakby była pandemia, to żeby mieli gdzie pójść. Wiadomo. Nie mówię, że będzie, ale żeby mieli możliwość. Znaczy tu bardziej, tu nie ma opcji pandemii. Znaczy jest coś takiego jak pandemia w Cities Skylines, to się nazywa zaraza wszystkich osób chorych, ale to działa zupełnie trochę inaczej. Więc cóż, nie jesteśmy na kolejny schron, on tutaj będzie postawiony, rzecz jasna. No ale póki co niech to wygląda tak, jak wygląda. Zresztą korzystanie ze schronów też wymaga dużej ilości pieniędzy. Z przyczyn oczywistych, no to trochę kosztuje. Kosztuje trochę tego utrzymanie. Wspomnę, jakie są cele tego scenariusza, bo już zapomniałem. To tak, osiągnij populację powyżej 150. 20 tysięcy osób musiało osiągnąć maksymalną długość życia i stan konta powyżej miliona. A tutaj przegrywamy, jeżeli mamy minus 30 tysięcy. No dobra. Niech będzie. No to nie jest jeszcze aż tak tragicznie. Jak tam w ogóle to? Chyba ta nasza ryba nie idzie zbyt dobrze. W sensie tak, gdzie jest ten targ? Zacznijmy od tego. Targ. Czekaj, mamy. Nie, no jest targ rybny. Targ rybny jest tutaj i sobie jako tak odrybi. Trolejbusy będą w kolejnym kamieniu milowym. Tak z ciekawości. Tak, no to trolejbusy sobie puścimy, bo tak mi się wydaje, że to się, mam jedną koncepcję. Jeżeli nie napiszecie mi w komentarzach, czy autobusy, czy trolejbusy, czy tramwaje, to pewnie jak puszczę tutaj główną linię, taką tramwajową, metro to wiadomo, jakieś tam siup, siup, siup. Chociaż najchętniej bym tutaj puścił pestkę Gudą. Wiecie, że to już jest pestka, bo już ją zbudowałem. Ale nie wiem, czy nam się uda tutaj zbudować pestkę. Więc jeżeli by mi się nie udało tutaj zrealizować, to tutaj. W sensie tak, ogólnie w tych małych dzielnicach też chcę, żeby jeździły tutaj bus. Ale jest problem, kiedy się to przecina z linią tramwajową. Nie muszę chyba mówić jaki.
I dlatego muszę nad tym się zastanowić dosyć dobrze. Tak, tu ma nasz park. A, czekaj, my mieliśmy to wymienić, tą część na to nowe, jak będzie dostępne. A jest dostępne, więc proszę bardzo. Jak tam z naszego parku? No tak sobie korzystają. Czy jakieś przepisy tutaj dałem? Dałem się dużo przepisów. Kampania reklamowa trochę może mi ciągnąć. O, już jest lepiej. A wy na wodę zaczynacie coś tam marudzić. No ma to dociągnijmy tu do maksa. Coś się naprawi maksa. No i puścimy sobie tyle tutaj. Żebyście nie mieli jak mi powiedzieć, że czegoś nie macie. Dobra. A tutaj na razie sobie puścimy coś takiego. Tutaj i tutaj będzie już podłączenie jakieś drogowe od drugiej strony. A pomiędzy tymi miejscami, o tymi, to sobie puścimy zgodnie z siatką takie ładne przejście, żeby nie było. Metro będzie, ale to jak będzie dostępne, rzecz jasna. Wtedy się pojawi dopiero metro. Bo póki co to chyba nie jest dostępne. I nawet powiem wam więcej, jestem przekonany, że jest dostępne. No ma. Tak to wygląda, przyspieszmy sobie czas. Bo już zaczęliśmy zadawiać, więc możemy sobie przyspieszyć czas, to jest dobra nowina. Po prostu trochę budynku ponastawialiśmy i weszliśmy w taki, bym powiedział, kryzys. Ale za chwilę, o, już jest prawie 1000, to już się odbijemy. Nie wiem, czy my tylko w nocy nie zaczynamy przypadkiem zarabiać, ale zobaczymy. Właśnie, czy my możemy... Bo pewnie jakieś autobusy kiedyś powstaną w tym mieście, więc ja bym od razu w budżecie na autobusy zrobił, że w nocy to nie działa na pół gwizdka. Tak. I te tramwaje tak są. Tak, ja wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, bo wtedy wszystko muszą zjechać i wiadomo. Ale sądzę, że mimo wszystko to będzie później opłacało się, bo my tutaj gramy na cyklu dnia i nocy, więc niech to już będzie jak jest. O. Poczta niech działa tak jak działa. Taksówki powinny działać więcej w nocy. Na 120% bym powiedział. No ale to wiem. O, fajerwerki. Jak tam? Więcej osób przychodzi. Na 55 się zatrzymaliśmy. Ale ruch jest. Nie powiecie mi, że nie. No jest, no bo to jest główna arteria. Dopóki tu nie mamy autobusu lub jakiejś komunikacji, no to to jest główna linia. Więc pewnie ten tramwaj, nie wiem, czy nam się uda utrzymać, żeby nie było. Chociaż wiecie co, już zrobimy, żeby w dzisiejszym odcinku nie było, a wy po prostu mi napiszcie w komentarzach, co puścić. Pewnie, żeby nie było, że tak nic nie napiszecie. Napiszcie coś. Dobra. To mi tutaj całkiem nieźle działa. Trochę też dosyć dużo ciągnie, no ale... Na tym nie jestem w stanie nic powiedzieć, niestety. Tu się ciągnie, tu jest to nasza autostrada. A tu jest ta jedna z główniejszych dróg. Ale ona jak wygląda, tak będzie wyglądać. Dobra. Natomiast tutaj mamy naszą... O, tutaj jest to. To bym zmienił na coś takiego. No dobra. To też bym pozmieniał na... Ale to kosztuje dużo, na tyle dużo, że nie skorzystamy z tego. Tu sobie zmienię tylko zjazd taki. Okej, dobra. To jestem w stanie jeszcze uczynić. Dobrze. A, tutaj jest taki park. Taki bidzi. Ale zarabia na siebie. Jest wypłaca się, więc lepiej niż tamten. Nie ma żadnych pola. Tutaj nic. Jest tak, bawimy się. Co? Musimy tu wstawić zakaz fajerwerków. To będzie tutaj cicho. To może im się spodoba. Nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak. Chyba... O, zaczęliśmy zarabiać już nieźle. To możemy nawet im tutaj to ulepszyć. Dobra. Na razie takie to będzie spokojne, te dątko. A później jakby coś będziemy przy nim kręcić bardziej. Z tym, że tutaj trzeba to zmienić, jak ona wygląda. Bo ona tutaj jest zbudowana typowy dla City Skylines podstawka sposób. I on jest zły, od razu wam mówię. W taki sposób, jak zbudujecie tam, to nie jest dobry pomysł. Najlepszy pomysł, jaki wy tu możecie zrobić, to jest o, w ten sposób. Z tym, że tutaj to mi jeszcze się buntuje ze mną. I buntuje, montuje i w ogóle nie wiadomo, co on tutaj robi. To jest akurat już ze zwykłych rzeczy. Ale jeżeli by nam się udało w końcu to zbudować, chyba że to zbudujemy od tej strony. Chyba w ten sposób będzie prościej. No dobra.
Nie wiem, czy zrozumieliście, co chodzi. Tutaj po prostu nie może być tak ostrego zakrętu, jak on tutaj się robi automatycznie z grą. Ale chyba tu trzeba niestety zrobić normalne rondo. W sensie, że muszę zbudować je, a później dopiero sprawdzić, czy będzie działać. Więc tak, tutaj sobie zróbmy normalny zjazd. Okej. I teraz... Tak, wydaję pieniądze na rzeczy, które nie są aktualnie niezbędne w moim mieście, to wiem. Ale na tym polegam ja. Teraz tak, tutaj nie mamy sensu budować aż tak dużego części. Więc zróbmy po prostu taki zakręt. I stąd zróbmy, żeby on tutaj wjechał. O, dokładnie w ten sposób. I tutaj sobie zrobimy taki łagodniejszy zakręt na jeden pas, no bo wiadomo, to nie jest więcej potrzebne. I tutaj to zmienimy. Dobrze, dalsze ręce. Jest teraz wszystko ładnie gotowe. Słucham, czy tutaj ktoś zawraca? Tak, zawraca. A to jest już dziwne, co na tutaj robią. Czemu zawracają? Albo po co? Przecież nie muszą w ten sposób być. Chyba, że to ci robią. Widzę, że jednak nasze te pojazdy nie są zbyt inteligentne, no, no cóż. No cóż, już co poradzisz? No nic nie poradzisz. Tak, tutaj jest cały czas taki... Dobrze, na razie nie będę po prostu na to patrzeć. Uznamy, że to nie istnieje w naszym mieście i że to nie przynależy do nas, to wtedy nie będzie... Gdzie mnie to denerwować? Dobrze, powoli się rozwijamy. Mało jest ludzi. Ale w sumie tak powinny wyglądać na początku miasta. Nasz połów ryb działa i właśnie jak on działa, jeżeli chodzi o kwestię finansową. Kwestia finansowa wygląda... Że zarabiamy na nim bardzo mało. To już mniej dobrze. Tak samo jak z naszego tutaj tego. Też mało zarabiamy. Ale no dobra, chyba nie mam jak więcej nawet ryb poławiać. W sensie, my tu mamy tuńczyk. Niemożliwe, my tutaj łowimy tuńczyka. Jak to jest możliwe? To jest wóz aż tak silny nurt, czy tak głęboki? A zobaczmy głębokość tego. Czy to było, tutaj? No jest głęboko, właściwie do dna. To jest tak głęboko prawie, że... Ciekawe. A co jest ze ściekami? Chwila. Bardzo po prostu nagle przestało to wyrabiać. Dobra. Sobie dajmy taki drugi. Nie będę na razie oczyszczalni stawiać, bo po co? To będzie później, jak będziemy już bogaci. Tu sobie zróbmy podłączenie, bo to jest kwestia, które by się przydało dzisiaj zrobić. I tak samo tutaj. Żeby to było już po całości, to wszystko miało ręce i powiedzmy, że nogi. Wiesz, tutaj jak widzimy, to nie ma. No i oczywiście światła precz. My ten kafelek kolejny tutaj kupimy, żeby nie było. To tylko tak wygląda, że ja teraz się tutaj dostawiłem i na maksa chcę ją wykorzystać. W przyszłości tutaj coś postawimy, tylko jeszcze się po prostu zastanawiam, co, gdzie i jak. Dobra, to tutaj mamy to. Tutaj też to działa, w sensie aktualnie nie mamy żadnych katastrof, to jest dobra nowina. Ale też nie jest jakoś tutaj straszny. Okej, tu widzę, że mamy jakieś niesamowite zarobki z tego balku. Do tego stopnia, że aż walna więcej, żebyśmy na nim zarabiali. Widzicie? Takie łączniki naprawdę się przydają. Bo na nich się da ubić force. O tak. Nawet tutaj podniesiemy minimalnie, żeby był w miarę podobnie miały. No, ale tu głównie rowerami jeżdżą niż chodzą chyba, tak? Tak. O, tutaj ci chodzą od tej części do parku. Tylko tutaj po drodze jest magiczny niski maszt. I on trochę tam może być głośny. Nie powiem, że nie. Więc aby ich tutaj tak bardzo nie irytować, my sobie zrobimy dookoła masztu. Trochę go odciszymy w postaci czegoś takiego. W postaci takich drzewek. Opieka nad osobami starszymi. Aktualnie nie mam pieniędzy nawet na tramwaj, więc dopiero na osoby starsze. Nie, no ale pewnie najpierw postawimy CZD, żeby najpierw mogli dożyć do tego ich sędziwego wieku. Później się zajmę resztą. No i tutaj by się przydało jakoś to też ten park udekorować. Wiecie co, właściwie to nie jest zły pomysł, żeby teraz to zacząć robić. Także tak.
Najpierw od takich drzewek dookoła sobie poustawiamy i one będą się kręcić dookoła, później jakieś inne poustawiamy. O. Tak. I tutaj będzie dotąd dochodzić. Później tu. I później tutaj w dół. Tu przejście jest dołem. No i tu właściwie jest też podłączone wszystko ze sobą. Ładnie to wygląda, ładnie, nie powiem, że nie. A wypełnimy tymi takimi bardziej jasno zielonymi. Tymi, nie wiem, czy bardziej szlachetnymi. Kto to wie, jak wyglądają kategorie szlachetności w Skylines. Chyba tego nikt nie wie, niestety. A tak czy siak, proszę bardzo. Już ludzi się chce budować. Tym trzeba się zająć. Dobra. Aktualnie na jakiś ten moment to już jakoś lepiej wygląda, niż takie wyglądało. Skoro aż tak dużo ludzi się chce budować, no to nie będę im tutaj oczywiście bronić przed tym. A wnętrz powiem, żeby się to robili. Więc kolejna dzielnica zacznie się tak, jakby się zaczynały wszystkie inne. Czyli no, właśnie w ten sposób. Ale za chwilę to zmienimy. Z tego, jak tam widzieliście, nam wyskoczył komunikat, czy nie chcesz postawić punktu poboru opłat. To jest propozycja, nie do odrzucenia, ale nie mam na razie pomysłu jak i gdzie. O, i to jest. To jest powód do zmiany. Teraz to wygląda lepiej. A tutaj będzie pod dwupas. Dobrze. I stąd trzeba zrobić zjazd. Więc zróbmy sobie tutaj na razie zjazd. To jest z rzeczy ważnych i ważniejszych. Wtedy nasz przemysł tutaj od razu uzyska taki lepszy, szybszy dla swoich tutaj potrzeb zjazd, który nie będzie mieć w jakikolwiek robić korków dla mieszkańców. I nie będzie też do mieszkańców jeździć. To też jest nową nowiną. Więc proszę bardzo, w ten sposób mamy zrobione 2 do 1 właściwie i oni będą z tego korzystać. A mój ten to będzie taka cicha, nie wiadomo co właściwie. Dobrze, to tak, to mamy zdobyne. Natomiast mieszkańców nie mamy zdobionych, bo oni jeszcze są tutaj do zdobienia. Tą aleję to ja jeszcze pewnie przebuduję, bo to było w podstawie, tak jak było w grze zbudowane. Ale ja tu pewnie jakąś mega coś postawię. Jeszcze nie wiem co, ale tu będzie jakieś mega artyleria w przyszłości. A teraz zbudujemy sobie zaciszę. Tak, bez zbędnego gadania, to dla mnie to będzie zacisze. I taki mam pomysł, tylko jakbym nie wyburzał dróg, to bym nie marnował pieniędzy. I to byłby nie głupi pomysł. Także tak, walnijmy sobie to i tutaj w ten sposób. To będzie dzielnica inaczej wyglądająca niż wszystkie pozostałe. Od razu mogę to powiedzieć. To będzie inaczej po prostu wyglądać. Okej, dobra, to się już będzie tutaj budować. A tutaj będzie coś takiego. Po drugiej stronie na razie sobie damy miejsce dla naszych sklepów do budowania. I tam w przyszłości nie będzie, bo to będzie całkowicie wyburzone, ale na razie można by coś takiego właściwie tutaj dać im. Dajmy sobie teraz tutaj wody. Dobra. No i trzeba im tutaj zrobić, żeby mieli tą wodę. Więc zaraz ją tutaj pociągniemy pod tą drogą. Właściwie dotąd. Tylko potrzebujemy pieniędzy na to. To może krok po kroku, żeby powoli oni mieli już to. Możemy być w tym scenariuszu na minusie, co jest niesamowitą nowiną. Normalnie w żadnym scenariuszu nie da się być na minusie. Bo już wtedy krzyczy, o, przygodowałeś. No a tutaj można. A tutaj o dziwo można. I to jest niesamowite. Znaczy, ja wiem, że tutaj się ekscytuje, nie wiadomo czym, ale to jest niesamowite. No to podłączyliśmy, tutaj jest ta część. No naprawdę całkiem nieźle to wygląda. To tak, to się tu zbudowało. Przemysł by się chciał teraz zbudować, więc kapelnikę przemysłu można by tutaj zasilić i też dotąd na razie. O, i tutaj się możecie budować. Tak samo tutaj byście się też pobudowali. Nie wiem właściwie czemu ich was tutaj nie było. Tutaj to jest pomysł, tutaj byśmy was postawili. Tak, to na razie można by wyburzyć. Ja wiem, że w tym mieście mamy pozostawiać duty i okablowania, ale na razie wyburzmy kawałek. Będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek, żeby one też nie były zbyt długie. Tak jak to ja zazwyczaj robiłem kiedyś odcinki, teraz już trochę skracamy. Nie są aż takie, jak były kiedyś. Czyli
Kto dłuższy odcinek zabije, kto, no. Nie, to teraz trochę się już zmieniło, że tam sami pewnie zauważyliście, że moje odcinki nie są aż takie jak były. Długie. To tak, tu sobie damy podłączenie. To jest z rzeczy przydatnych, na pewno. Nie wiem, czy z drzewkiem, ale nie będzie. Co? Bez drzewka zróbmy w sumie, bo tutaj to drzewko to nam zejdzie w dół. No, na pewno. No i jest już duży popyt na mieszkańców. Zarazem pokażę swój pomysł na zaciszę. Mój pomysł na zaciszę jest bardzo prosty i bardzo zaciszowy. Czyli taki, jak wygląda zacisza. A mianowicie, tutaj sobie zrobimy... Się dała prawie tak, jak wygląda zacisza. Niektóre rzeczy to ja teraz domyślam. Tutaj ich normalnie nie mają, ale tak czy siak. Także tak, tutaj sobie na pewno zrobimy już zakręt. Czyli już jest, jak już przełamujemy ten schemat cały, który tutaj jest. Ale nie, schemat tam przełamujemy w ten sposób robiąc. I tu będzie jedna o taka właśnie większa uliczka. Bo wiecie co? Nie. Tu będą zwykłe uliczki, tylko później je pozmieniamy. Uuu, szybko oni tam idą, coraz więcej tych ludzi tutaj jest. A ja powoli coraz bardziej podnoszę pensję, żeby tam wejść. Dobrze, tutaj sobie zrobimy, żeby ta droga nasza, o właśnie, czekajcie, to wydłużymy sobie, żeby ona tutaj wykręcała, i to tak dosyć gruntownie, żeby tutaj pod kątem prostym w tym miejscu się podłączyła, a reszta będą po prostu takie zwykłe uliczki rozchodzące się w różne strony świata, jak ktoś, kto po prostu, jak komuś się bardziej podobało i żywnie chciał, tak będą tutaj one się rozchodzić. Tylko pieniądze oczywiście też nie dostaną na, z nieba nie spadają, więc też musimy poczekać, aż się część z nich pojawi i wtedy nagle damy, żeby tutaj się wszędzie budowali. I tak to zrobimy. Ale jest problem prądowy. Czy ja nie wyglądałem gdzieś tutaj dużej elektrowni? Na pewno ci postawiłem dużą elektrownię, tylko już nie wiem gdzie. Tak gdzieś tutaj musi być. Chyba nie. Niemożliwe. Wszystko idzie na tych turbinkach? No to w takim wypadku to my tutaj dajmy sobie jeszcze jedną taką. Ile? 46 tysięcy. Trochę dużo, jak to takie coś daje mało. A ile nam brakuje? A nic nam już nie brakuje. To po prostu było chłodno, dlatego zaczęli trochę i tutaj coś podskoczyło ciśnienie lekko. Dobra. No stąd na pewno sobie zrobimy taką poprzeczną, która tutaj będzie miała lekkie podłączenie. A tutaj postawimy coś, co rzadko stawiamy, ale przydają się takie, tego typu rzeczy, czyli duży park. No i tak, żeby go postawić, siłą rzeczy trzeba poczekać. Więc poczekamy, aż do 5000 dobijemy. To nie powinno być długie. I tu wszędzie, o dokładnie, i tu wszędzie mieszkańcy niech się budują. Pomijając te miejsca, gdzie będą sklepy, ale to wiadomo, to będzie później. Więc proszę bardzo, póki co tutaj właściwie wszędzie się niech to dzieje, tak jak się działo. I dobrze. Cyk, cyk, cyk. Dobra, to całkiem nieźle wygląda. Natomiast co ważniejsze, a tutaj jeszcze jest miejsce. Co ważniejsze, trzeba poustawiać też parę sklepików, żeby mieli gdzie iść do żabki. A nie tak, że muszą iść tylko do Wielronki. Nie, my żabki też lubimy, też mogą być. Więc proszę bardzo, tak to powinno wyglądać. Tutaj też jakieś domki się będą budować. No i tak, jeszcze postawimy tutaj jeden budynek najważniejszy. I tak, nie mówię o szkole. Szkołę też trzeba będzie postawić, ale to jeszcze będzie później. Centrum zdrowia dziecka kosztuje 18 tysięcy, dużo. I powiem, że nie, dużo. Szkoła średnia zaczyna już całą wynajmniać, bo jest jedna na całe miasto, a podstawówki są dwie. No to średnią trzeba nie postawić. Ale na razie na nią na pewno nie mamy pieniędzy. A co ważniejsze, trzeba postawić to. I akurat tu jest idealna lokalizacja. Tylko od tej strony byśmy postawili, dobra. No i wody wy potrzebujecie, więc wam ją trzeba dać. Więc sądzę, że... No, zróbmy jedną kratkę bliżej. I proszę bardzo. I w tą stronę. Proszę bardzo. Dobra. Cyk. Cyk.
I tutaj sobie dalej to będziemy tutaj rozbudowywać. Bo to następna lokalizacja, która w przyszłości będzie tutaj debiutować i będzie teraz więcej osób tutaj chciały się budować. My postawiliśmy dzisiaj szkołę średnią, ale sądzę, że na dzisiaj to i tak wystarczy. Będziemy się zbierać i nad tym po prostu jeszcze myśleć w dalszej przyszłości. Co ty, jak tam ludzie? Dużo. I duże zarobki. To jest park, który daje nam pieniądze. Co nie? Park nam daje pieniądze. Niesamowite. A wy nie macie wody? A, bo my zaczynamy mieć braki z wodą. To akurat na wodę to po prostu podniesiemy. Tak, możemy jeszcze podnieść wodę. Więc sobie podnieśmy. Na większe zużycie. Bo to może się po prostu w ten sposób robić. A nie chce mi się koniecznie tutaj chyba bardziej kręcić przy tym. Dobrze, zobaczmy jak tutaj ludzie przychodzą. Ładnie. Prawie zarabiamy na tym parku. Niemożliwe. Z Park Life'a zarabiamy. Dobrze, i w ramach zakończenia dzisiejszego odcinka dodajmy sobie tutaj po prostu ładne, kolorowe takie krzaczki. I to będą te tutaj, o, dokładnie w tej lokalizacji, żeby trochę to ożywić. A bo wiecie co? Każdą połówkę, a nie, tutaj nie ma połówek, no to po całości zróbmy sobie jeden kolor. I to będzie tak całkiem ładnie wyglądać, żeby nie było, że takie jest puste i tutaj nic się nie dzieje. Nie, to nie chodzi, tutaj się będzie działać. No i tak, widzimy, że chodzą tymi przejściami na górę, więc miło. Nowy budynek, cmentarz, nie miałem cmentarza w naszym parku? W sensie w naszym parku, w naszym mieście. Możemy w sumie nie mieć, zaraz zobaczymy. To jeżeli tak, to trzeba akurat cmentarz trzeba postawić. Więc to potrzebuje więcej prądu. Prądu to może nie, wody ktoś potrzebuje. Dlatego, że nie jest podczepiony. Dobra, a zobaczmy jak jest z cmentarzem. No nie mamy. Zmarłych 5. Cmentarzy postawionych 0. No to postawmy cmentarz, pod cmentarz na razie pierwszy. Powinien być w głównej części miasta, więc i tak zrobimy, czyli będzie tutaj. Dobra. Cmentarz postawiony, wszyscy się cieszą. I to naprawdę był dosyć duży odległość od nas nawet. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I tak, pojawiają się oczywiście odcinki normalne z miasta Warszawy, odcinki Cities, powinny się też tutaj pojawiać zazwyczaj, a nie tylko z Warszawy. Więc to jest taki kanał, na którym się dzieje i to. Także to żeby nie było to zdziwienia, że nagle jakiś Cities kanał się pojawia. Nie. To wszystko ma ze sobą oczywiście połączenie. A jakie? No to chyba da się wyciągnąć. Sądzę, że wyciągacie, a jeżeli nie, no to lekka pora do przyjaciela. Telefon do przyjaciela i na pewno znajdziecie o co chodzi. No ma, czy to się nam udałoby tu połączyć? Nie. A tak? Ej. Jeszcze przed chwilą to było podłączone. City Skylines, nie denerwuj mnie. Nie igraj z ogniem. A teraz podłączymy i też się nie włączy. I pewnie w tą stronę tak samo się nie będę chciał podłączyć. No oczywiście, że nie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!